Siemanko kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wyjeździe na kanale Cobra Fishing. Słuchajcie, to co się tu wydarzyło przerosło moje oczekiwania. Przyjechałem na pobliskie jeziorko Siebengewald. Dzisiaj mamy piąteczek, jak dla was nagrywam ten materiał, jestem po pracy. Wpadłem tak na szybciutko, 2-3 godzinki, żeby po prostu chwilę odpocząć po całym tygodniu. No i nie minęło 15 minut po prostu i pobrał nam piękny amurt. Powiem wam, że już go tutaj z 15 minut ciągnę. Wędziska, jakiego używam, to Robinson Stinger do 45 gram, żyłka główna 0,20, na przyponie 0,14, kochani, haczyk rozmiar 16. No i przynętę, na jaką ten amurek nam pobrał, to 6 mm Solbites Wafters. Także holujemy tego amura do brzegu, mam nadzieję, że się go uda wyjąć. Piękny jest. Mam nadzieję, że kochani, że się go uda wyjąć i za chwilę wam zaprezentuję rybę. Dodam tylko tyle, że dzisiaj testuję zanętę. Zanęta, która jest mojej własnej roboty, mojego pomysłu. Oczywiście składu tej zanęty nie będę wam podawał. Powiem tylko tyle, że zanęta jest, no to jest taka baza, która jest zrobiona i zbudowana na mączce rybnej, na kruszonych peletach, na mączce kukurydzianej. Po prostu tak sobie to wymyśliłem. Mam tutaj też mielone płatki owsiane i w ostatnim czasie jeżdżę po zbiornikach i testuję tą zanętę. No tak jak widać, dzisiaj to już jest trzecia wyciągana ryba, dwa karpiki wsiadły na tą zanętę. No i teraz po prostu ten amur, którego ciągniemy, także widać, że ta zanęta się, kochani, sprawdza. Tutaj kolega, który ze mną jest, podaje mi w tej chwili podbierak, bo przed chwilą na drugą wędkę wyciągnęliśmy też fajnego karpika. Także troszeczkę mamy tutaj, wam powiem szczerze, zamieszania. No ale my wracamy do naszego amura, także ja więcej was nie zanudzam. Rybę holujemy do brzegu, no i za chwilę mam nadzieję, że będę mógł wam zaprezentować złapaną rybę. Zostańcie do końca, będzie fajnie. No i tak, kochani, mamy naszą rakietę, piękny amur, wam go tutaj pokazuję. Takiego amura, kochani, udało się złowić. Żyłka 0,20, przynęta od Solbites 6 mm, sekret, rybka do wody, robimy rzut po kolejną rybę. Pięknie jest. Super! Drodzy moi, mamy kolejną rybę. Powiem wam szczerze, że chciałem mi się nagrać dla was fajny materiał, ale nie mogę się przygotować. Ryby mi nie dają, także nagrywamy to wszystko na spontanie. Widzicie na żywo, tak jak to się po prostu tutaj dzieje. Dwa piękne wyciągnięte karpiki wcześniej, których nie udało się nagrać. Ten amur, którego wam prezentowałem na filmie. Tutaj zerwany zestaw. Po tym amurze po prostu poleciał cały podajnik do wody. Tam agrafka się wypiała, bo mam dzisiaj troszeczkę inaczej zrobione zestawy. Chciałem wam pokazać jak, ale po prostu nie zdążyłem. No i mówię, nim przywiążę ten kolejny zestaw, no to wrzucę tą prawą wędkę do wody. No i nie zdążyłem zrobić tego zestawu. Widzicie, tu leży żyłka, podajnik w kuwecie. No i tutaj kolejny raz na 6 mm. Oczywiście przy
patrzymy na Przemka, no i na tą moją zanętę, którą ja sobie sam komponuję, widzę, że fajnie się to wszystko sprawdza. Także polujemy rybę do brzegu. Tutaj jakiś niewielki karpik w tym momencie. Także za chwilkę wam zaprezentuję rybę, żeby was nie zanudzać. Taka rybka, kochani, niewielki karpik, pełno łuski. Ile ma za 40 cm. Także rybka do wody nie męczy i robimy rzut po kolejną rybę. Mamy kolejne branie. Kolejna ryba. Także holujemy rybkę do brzegu i za chwilę zaprezentuję wam, co się udało złapać. Nie będę was tutaj zanudzał całym holem. Kilka cierpliwości i mam nadzieję, że rybę uda się wyjąć. Trzymajcie. Mamy kolejnego amura w dniu dzisiejszym. No i tak też czasem, kochani, bywa. Ryba się wypięła. Trudno. Nabijamy podajnik, robimy rzut po kolejną rybę. Kolejne bardzo ładne branie. Ostatnią godzinkę coś ta ryba się uspokoiła. No ale podnieciłem troszeczkę peletem. 8 mm Clean Perfect. Zmieniłem miejsce, bo do tej pory łapałem tutaj na wprost, jak wam pokazuję, między tymi dwoma zwalonymi drzewami. W tej chwili mój zestaw oddaliłem o jakieś 5 metrów na prawą stronę. No i po niecałych 10 minutach mamy, kochani, ładne branie, holujemy rybę do brzegu. Ryba pobrała na 10 mm waftersa. Kulki, które już pokazywałem na niejednym moim filmie, na to pobrała rybka tutaj. No także zobaczymy. Mamy niewielkiego karpika, golca. Takie maleństwo, kochani. Fajna, piękna, zdrowa rybka. Także puszczam rybę do wody. No i co, robimy rzut po kolejną rybę. Coś nieprawdopodobnego, kochani. Co tu się teraz zadziało? Ja normalnie przymurował, nie? No, piękne, potężne branie. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się w dniu dzisiejszym tego. Dzień naprawdę pod względem takim wędkarskim przepiękny, masa emocji, pięknie połowione, piękne ryby. Także kochani, powiem wam, że dzień udany. Liczę na łapki w górę pod filmem i na wasze komentarze. Holujemy rybkę do brzegu, mam nadzieję, że uda się ją spokojnie wyholować. No a przede wszystkim wam zaprezentować, co się udało złapać. Ryba się spięła, kochani. Mojego haczyka, ale branie było przepiękne. Malutki podajniczek. Może jak już jesteśmy przy tym podajniku, bo jeszcze wam dzisiaj nie pokazywałem, to ja, kochani, powiem wam, jak mam zbudowany dzisiaj zestaw. Żółka główna, jak już powtarzałem wcześniej, 0,20.
Tutaj cały ten zestaw razem z podajnikiem mam powieszony na 80 cm żyłki, dlatego że te podajniki są również od Persona, natomiast nie jest to system ICS. Ci, którzy łowią, na to wiedzą, o czym mówię. Po prostu nie wyciąga się ten tutaj cały trzonek, kiedy chcemy zmienić podajnik, tylko to jest zamontowane tutaj na stałe. Do żyłki głównej mam powieszony krętlik razem z agrawką. No i tutaj na agraweczkę mam przypięty 80 cm żyłki, również 0,20, powieszony przelotowo podajnik 15-gramowy. Poniżej tego podajnika mam złączkę do szybkiej wymiany przyponów, natomiast nie jest to złączka z gruszką, tylko ta z kołkiem, jak ja to mówię, która wchodzi nam do podajnika. Przypon w tej chwili jest 0,16, haczyk jest, kochani, dziesiąteczka, no i nasza przynęta w kolorze czerwonym, również w rozmiarze 10 mm. Nabijamy podajnik, robimy rzut po kolejną rybę. No i tak, moi drodzy, to co udało się dzisiaj połapać, widzieliście na załączonym materiale. Nic tutaj nie będę więcej od siebie dodawał, nie będę komentował. To jak spędziłem dzisiaj czas, widzieliście na filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie, aby być na bieżąco z nowymi filmami. I to tyle. Do następnego spotkania nad wodą. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrowienia od Kobry. Cześć.